jest takie normalne, jest takie powszechne, żeby szukać szczęścia. I zaczynamy się interesować duchowością, tak jak możemy się przekonać, że nie wiem, nasz samochód, nasz dom, nasze jakieś osiągnięcia, nasza pozycja, albo właśnie jakaś niedola, jakby odwrotność takiego zewnętrznego sukcesu. W każdym razie znajdujemy się w takim punkcie, kiedy dojrzewa w nas jakieś takie głębsze pytanie o jakąś taką, o takie szczęście, na którym naprawdę mogę polegać. I zaczynamy pytać o rzeczywiste szczęście. Tak wiele rzeczy dla mnie nie działa. To coś musi działać. Jeżeli nie to wszystko, co otacza mnie, jeżeli nie ludzie, jeżeli nie rzeczy, to musi być coś więcej. I zaczynamy się interesować duchowością. Bo duchowość obiecuje nam, przypomina nam, tak, jest coś więcej. I my też podchodzimy do duchowości w taki sposób. To będzie teraz coś, co da mi szczęście. Takie jest podejście. I wtedy podobnie, tak jak idziemy po prostu przez życie i próbujemy pochwycić to szczęście. I zwykle to wygląda tak, jakbyśmy biegli ku temu szczęściu z naszymi szponami i zachowujemy się trochę jak jakiś taki jastrząb, który chce pochwycić tą swoją ofiarę i ją zjeść. Ja chcę być szczęśliwy. Ja chcę być szczęśliwy. I bardzo często z taką samą energią podchodzimy też do duchowości. A nawet jeżeli to przybiera taką bardziej subtelną formę, to nadal wygląda trochę inaczej, ale to jest nadal coś bardzo podobnego. My wymagamy od siebie, od życia. My mamy oczekiwania. My żądamy szczęścia. Bardzo często tak to wygląda. A ja jestem naprawdę szczęśliwy, bo to, czym chciałbym się dzisiaj podzielić z Tobą, jest dla mnie, gdybym miał powiedzieć o czymś takim naprawdę, jakby to ująć, gdybym miał naprawdę przejść tak do sedna, gdybym miał naprawdę powiedzieć o czymś, co jest rzeczywiste i działa, coś, co działa, To jest właśnie to, czym chciałbym się podzielić z Tobą teraz. Zacząłem mówić coś w poprzednim filmie o życiu. O tym, że taka czysta, taka nieprzefiltrowana energia życia, która jest w nas cały czas, a którą barwimy poprzez nasze oczekiwania, nasze wierzenia, nasze myśli, nasze wyobrażenia. Barwimy tą taką nieprzefiltrowaną żywotność, energii życia, którym jesteśmy. Poprzez to, jak myślimy o sobie, jak myślimy o świecie. I zakładamy później te duchowe okularki, przez które patrzymy na świat. I wtedy uczymy się pewnych rzeczy. Uczymy się o obserwatorze, uczymy się, słyszymy o tym monumentalnym pytaniu, kim jestem. I próbujemy, i oczywiście można wymieniać jeszcze dużo różnych nauk, podejść. Zakładamy te okularki i próbujemy iść przez życie w taki sposób. Ale często, bardzo często my źle do tego podchodzimy. I wtedy to nie jest coś, co tak naprawdę odsłania naszą wizję,
a to jest zaprojektowane do tego, żeby odsłonić nasze postrzeganie. Ale bardzo często zakładamy wiedzę, tą duchową wiedzę i nosimy na sobie te okulary. Kiedy ta wiedza służy do tego, żeby ściągnąć wszystkie okulary i po prostu spojrzeć bardzo szczerze na moje doświadczenie teraz. I zobaczyć, że jest głębsza rzeczywistość obecna. Ale podejście jest cały czas to samo. Ja użyję tej techniki, użyję tej nauki po to, żeby być szczęśliwy. I to jest bardzo zrozumiałe, my wszyscy chcemy być szczęśliwi. Ale my próbujemy na siłę osiągnąć to szczęście. My targujemy się z życiem o szczęście. A to, o czym chciałbym się podzielić z Tobą, jest czymś bardzo bezpośrednim i czymś, co może zabrzmieć bardzo, bardzo niewinnie. To też zależy od tego, na ile jesteś dojrzały, na ile jesteś dojrzała. Mówi młody chłopak do Ciebie. Ale taka jest prawda. To, czym się podzielę, zabrzmi niewinnie i zabrzmi tak, jak zabrzmi dla Ciebie. Zgodnie z tym, do jakiego stopnia jesteś już zmęczony, jesteś już zmęczona tym poszukiwaniem szczęścia. Jeżeli jesteś bardzo zmęczony, to potraktujesz to poważniej. Być może. I gdybym miał naprawdę przynieść coś, powtórzę to jeszcze raz. Gdybym miał naprawdę przynieść tutaj coś i podzielić się czymś naprawdę dobrym. I mówię to z mojego własnego doświadczenia. Coś, co działa dla mnie. To jest to zaproszenie, które oferuję Tobie teraz. Więc powiedziawszy już to wszystko do Ciebie, stojąc w tym miejscu tego zmęczenia już poszukiwaniem szczęścia. I szczęście możesz zamienić też, nie wiem, na słowo oświecenie. Też możesz. Spełnienie. Takie uczucie okej. Okej. Tak ze sobą, z życiem, okej. To zmęczenie poszukiwaniem szczęścia jest tą dojrzałością. A ta dojrzałość to jest to, co odkrywa to szczęście. Nie jest to nic spektakularnego, ani odrobinę, a jednocześnie jest rzeczywiste. To jest taki moment, kiedy zaczynamy się poddawać. Jesteśmy tak bardzo zmęczeni tym, żeby gonić za szczęściem, że w końcu przestajemy. I to nie znaczy, że nie dbamy o nasze życie, że nie troszczymy się o nasze życie, że nie zależy nam. Bo tak długo, jak jesteśmy tu żywi, będzie nam zależeć. Ale my się poddajemy już i nie próbujemy zmieniać siebie, jakby tak na siłę znaleźć w sobie taką ekscytację, kiedy jej tam w tym momencie nie ma. W
W tym momencie tam jest smutek, na przykład. W tym momencie tam jest gniew, w tym momencie tam jest frustracja. I w końcu odpoczywamy do tego, co naprawdę czujemy. I zaczynamy ufać temu. I nie próbujemy na siłę być tacy promienni. I to zaproszenie jest tym. Porzuć. Nawet nie porzuć. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Bo to nawet to nie jest tak, że ty to robisz. Ja mogę powiedzieć po prostu, przestań próbować być szczęśliwy. Przestań próbować być szczęśliwa. Przestań. Spróbuj. Powiedziałem to w poprzednim filmie, ale chciałbym teraz powiedzieć coś o tym więcej, dlatego że to jest coś wielkiego. Dla mnie to jest coś wielkiego. Nie próbuj być szczęśliwy. I zobaczysz, że poczujesz się tak, jakbyś osiadł w życiu. I zobaczysz, że jak osiądziesz na takiej, nazwę to podstawą, to jest podstawa, która, to jest fundament, na którym buduje się dom naszego szczęścia, ale to jest podstawa. To jest odpoczynek do siebie, do szczerości, do prawdy. Tak wygląda prawda, jestem smutny. Oglądałem taki film, który jest bardzo piękną ilustracją tego, o czym mówię. To jest film Disneya i nazywa się Inside Out. To jest film chyba sprzed zeszłego roku albo sprzed 2 lat. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Ja nie będę zalecał za bardzo fabuły, ale ogólnie idea jest taka, że to jest pokazane jakby życie małej dziewczynki, która zaczyna dorastać i która na samym początku jest po prostu tylko błoga i jest tylko radosna. Później zaczyna dorastać i później widzimy, co się dzieje jakby w niej. I to wszystko jest pokazane w taki zabawny sposób. Tak jakby w jej głowie był taki panel dowodzenia nad jej życiem, nad nią. I w jej głowie tym panelem steruje na samym początku joy, radość. Jest taka wesoła, ona jest tak, każda emocja jest przedstawiana jako jakaś postać. I to jest taka w jej głowie, taka dziewczyna, która jest radosna, to jest radość, to jest joy. I ona na samym początku steruje tą konsoletą jej umysłu, jej psychiki. Później, kiedy ona zaczyna dorastać, tam się wkrada już zazdrość, gniew, strach i smutek. I zaczyna się robić czasem się tam zaczyna robić mały bałagan, kiedy na przykład gniew podchodzi do konsolety i zaczyna tam mieszać coś. I historia wygląda w ten sposób, znowu bardzo skrócę to, uproszczę, nie będę opowiadać wszystkiego, ale końcem końców historia pokazuje, że smutek, który był cały czas niedoceniany, ta joy, ona jakby próbowała zapanować nad tymi emocjami, ona chciała dowodzić, bo o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby ona była szczęśliwa i tak naprawdę to jest piękne, bo i gniew, i zazdrość, smutek, strach, te emocje też chcą, żeby ona była szczęśliwa. To mi się bardzo podoba. Bo nawet te negatywne emocje, one chcą, żeby ona była radosna. Ale jednocześnie one istnieją w niej. Ale gniew, on jest zły, ale on też chce się wykłócić o szczęście. I podobnie każda z tych emocji, łącznie ze smutkiem, z depresją, to też jest emocja, która chce szczęścia. Historia wygląda w ten sposób, że w pewnym momencie
bardzo się tam nieciekawie dzieje w życiu tej dziewczynki i stery przerywa. Za sterami stoją te wszystkie negatywne emocje. I z jakiegoś powodu, już nawet chyba nie bardzo pamiętam, z jakiegoś powodu ta Joy jakby opuściła to centrum dowodzenia i znalazła się gdzieś, wędruje po jakichś obszarach podświadomości, jakichś innych obszarach psychiki tej dziewczynki. I ona pragnie znowu powrócić do tego centrum dowodzenia, żeby zapanować nad sytuacją, bo w życiu tej dziewczynki robi się coraz większy bałagan. Ona jest zła, ona jest zazdrosna, ona się boi i robi niezły bałagan. I razem z radością centrum dowodzenia opuszcza też smutek. I później wszystko się kończy oczywiście w taki sposób, że ostatecznie smutek i radość powraca z powrotem do tego centrum dowodzenia. Ale cała ta droga, kiedy radość spaceruje obok smutku i razem próbują sobie poradzić, ostatecznie, kiedy one już wracają, mówię one, bo to są dwie dziewczynki, smutek i radość, kiedy one wracają już z powrotem do tego centrum dowodzenia, to Joy, radość, ona zaczyna rozumieć, że smutek też ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. Bo był taki moment, kiedy sama radość sama w sobie stała się smutna, załamała się. I my tak samo próbujemy być tylko radością. Na najróżniejsze sposoby próbujemy to stworzyć. To nie jest możliwe. Historia się kończy w ten sposób, że dziewczynka odnajduje z powrotem jakiś taki balans w sobie, zaczyna się godzić z rodzicami, zaczyna się godzić z sytuacją, która jej się bardzo nie podoba w jej życiu. Ona sobie pozwala na płacz i ona sobie pozwala w końcu na smutek. I pozwalając sobie na smutek, ona odkrywa naturalnie wtedy radość w sobie. I to jest zaproszenie. Spróbuj w ogóle w tym momencie nie próbować być szczęśliwy. I zamiast próbować ciągle starać się dążyć do czegoś, czekać na okoliczności życia, żeby były w końcu lepsze, żebym w końcu mógł odpocząć do tego, jaki jestem. Do tego, jaki jestem i być sobą. Nie trzeba na nic czekać. I to jest fundament szczęścia. Tak się buduje szczęście. Zaczynamy od szczerości. Nie czuję szczęścia, ale nie wymagam też na sobie, żeby czuć szczęście. I prawda jest taka, że jest nam tak ciężko, dlatego że my ciągle próbujemy. To próbowanie jest tym zmęczeniem, które czujemy. I czując to zmęczenie, my próbujemy znowu pójść do jakiegoś uzdrowiciela, nie wiem, do kogoś, kto nam pomoże. Zrobić jakieś praktyki, nawet polecieć do jakiegoś pięknego miejsca i odpocząć trochę, co jest, to wszystko jest potrzebne. Nie wiem, jakiś dobry masaż, spacer w lesie, to wszystko jest piękne. Ale ja mówię o czymś takim, że my na siłę próbujemy, na siłę chwycić się tego szczęścia i pochwycić to szczęście. A to jest zaproszenie, żeby przestać. I pójść na ten spacer i zrobić sobie, pozwolić sobie na ten masaż. I przeczytać jakąś dobrą, duchową książkę. I zagłębić się i kontemplować tajemnice życia, ale nie po to, żeby coś osiągnąć. I wtedy kontemplacja jest już obecnym spełnieniem, które się odkrywa i
I wtedy dopiero możemy kontemplować i odkrywać tajemnice tego życia. Wtedy możemy sobie zadawać bardzo poważne pytania i odkrywać odpowiedź bez końca. Kim jestem, kiedy nie próbuję być szczęśliwy? Zaczekaj tylko moment. Okej. Chciałem sprawdzić, ile jeszcze mogę nagrywać. Kim jestem, kiedy nie szukam oświecenia? Kim jestem, kiedy nie muszę niczego udowadniać? Kim jestem, kiedy odpoczywam już, zmęczony naleganiem na cokolwiek? Kim jestem, kiedy nie próbuję być kimś? To jest błogość. To jest też medytacja. I to jest to, co odkrywa tą przebudzoną świadomość, którą już jesteśmy. I odpoczywamy do tego, czym jesteśmy. Czym jesteśmy. To jest to, co leczy ludzi z depresji. I tym jest depresja, to jest zaproszenie do szczerości. To jest zaproszenie do tego, żeby sobie pozwolić być tacy, jacy jesteśmy, żeby czuć to, co czujemy i nie próbować zmieniać to. Depresja jest przebudzeniem. Ale kiedy osądzamy tą depresję jako depresję, i próbujemy coś z nią zrobić, pozbyć się tego, co czujemy, to tylko wtedy to jest depresja. To jest smutek, to jest głębia, która nas zaprasza do siebie. To jest to, co odkrywa głębokie i prawdziwe szczęście. To jest zaproszenie. I każda z emocji jest zaproszeniem. I w tym momencie to, co ja czuję, to jest głębia. To jest radość, to jest tak, to jest spokój radości. To jest spokój radości. I to jest bardzo otwarte, bardzo szerokie, bardzo głębokie, bardzo spokojne. To jest bardzo męczące, tak na siłę, pum, próbować się tak podnieść. Jest tak, jakbyśmy chcieli podnieść cały ocean. Nie możemy tego zrobić. Możemy tylko odpocząć do oceanu. Nie możemy stworzyć oceanu. Możemy odpocząć do oceanu. Dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za Twoją obecność.
Dziękuję ci za to, że rozważasz ze mną takie szaleństwo. No, dla wielu ludzi to jest szaleństwo. Dla wielu ludzi to jest coś naiwnego. Dla wielu ludzi to jest mało znaczące. Dla wielu ludzi bardzo dziwne praktyki, medytacje, techniki, to nie jest dziwne. Ale odpoczynek do tego, żeby nie próbować być kimś, nie próbować być szczęśliwy, dla wielu ludzi to nie jest zbyt poważne. Dlatego dziękuję ci.